Ciao a tutti, witajcie na moim kanale, na moich kanałach. Jestem Ewa Kwiordawersa, we Włoszech mieszkam 33 lata. Serdecznie Was zapraszam do subskrybowania moich kanałów. Najdłuższy kanał to jest kanał Mandziare Łewki, bo jest już prawie 4 lata. Tam znajdziecie super przepisy. Dzisiaj też zapraszam Was na fajny przepis, który możecie zrobić każdego dnia, o każdej porze dnia. Nowych widzów serdecznie zapraszam do subskrybowania, do lajkowania i do komentowania, bo na moim kanale są super przepisy. No to co, zabieram Was do kuchni na mój przepis. I tak do przygotowania tego mojego wspaniałego napoju potrzebne nam będzie pół jabłka ze skórką, pół banana, jedno kiwi, cztery truskawki, sok z pół cytryny, łyżka miodu oraz szklanka wody mineralnej naturalnej, tak około 200 ml. No jak widzicie, te wszystkie owoce wrzucę tutaj sobie do blendera, a później zblendujemy. A teraz wszystkich nowych widzów serdecznie zapraszam Was na mój kanał, na moje kanały, bo już mam kilka kanałów. Linki na te kanały zostawiam Wam tutaj pod filmikiem. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania. Tylko dzięki Wam te kanały mogą się rozwijać. No i dzięki Waszym komentarzom mam motywację do nagrywania nowych filmów. Kanał kulinarny powstał 4 lata temu. Już mam większą widownię. Kocham gotować, z kuchnią włoską związałam się, jak zaczęłam pracować w restauracjach w samym centrum Rzymu, tutaj w 1990 roku. Także przepracowałam kilkanaście lat w Rzymie w restauracjach i dlatego gotuję po włosku, ale nie tylko. Mam męża Włocha, więc gotuję codziennie makarony. Kuchnia u mnie jest po prostu włoska. Raz kiedyś tam coś robię po polsku. Ok, dziękuję bardzo, a teraz Wam powiem, jak smakuje mi ten koktajl. Kochani, bardzo dobry. Zaczęłam pić. Rewelacyjny. Taki napój możecie robić o każdej porze dnia. A zwłaszcza teraz na wiosnę, latem. No i o każdej porze roku, bo to owoce teraz już o każdej porze roku można dostać. Jest rewelacyjne. Grazie. Grazie, grazie, dziękuję. Oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Zaglądajcie na moje nowe kanały i zaglądajcie na playlistę. Ciao a tutti, ciao!